pracownia. Dzień dobry pani. Gdzie można usiąść? Proszę. O, dziękuję. O, tu trzeba posprzątać. A dzieci z pieskiem? My nie mamy żadnego psa, proszę pani. Widziałam, jak się bawiły z pieskiem przy czepaku. 182,50. A dlaczego pani płacze? Uważam, że obcowanie z psami bardzo podnosi kulturę osobistą. Uczy wyrozumiałości, rozwija instynkt opiekuńczy. Czy pani jest przeciwna psom? Proszę pani, jestem przeciwna jednemu psu imieniem Agata, z którym widuje się mojego męża na spacerze. No, bardzo przepraszam, ale czy u państwa nie nastąpił przypadkiem rozpad pożycia małżeńskiego? No, jak dotąd opieram się tylko na poszlakach. Pani stan, nieobecność małżonka, dzieci puszczone samopas. Jak to? Pani uważa, że jest rozkład? Nie, zaraz to zbadamy. Jestem kobieta pracująca, pracowałam w sądzie jako protokolarka. Sprawy rozwodowe, spadkowe, opiekuńcze, wiem, od jak dawna? Co od jak dawna? Nie, no proszę pani, w ten sposób nie będziemy rozmawiać, bo do niczego nie dojdziemy. Albo pani mówi prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, albo sobie tak rozmawiamy ogólnikowo i do ogólników dochodzimy. Więc od jak dawna? A więc początkowo to było dość dawna, z tym, że ostatnio wrócił do mnie, nawet dość intensywnie. No tak, to jest typowy objaw. On kogoś znalazł. Jak to? I dlatego do mnie wrócił? A oczywiście, na powrót uwierzył w siebie, poczuł w sobie przypływ męskiej siły, i odblokował się na wszystkich frontach. A ja znam się na tych frontach. Więc idźmy dalej. Koniaki dzielimy na... O nie, to już przepraszam, to już było. O czym my właściwie teraz mówimy? A, tak. O kulturze seksualnej. No więc proszę pani, mąż znalazł sobie kogoś z cennym imieniem Agata i ten ktoś odrodził w nim wiarę w siebie. Bardzo dobrze. Jak to? Dla kogo dobrze? Dla męża. A szczęściem męża jest szczęściem małżonki. To dalej rzutuje na dom, dzieci. Z małżeństwa o zdrowym pożyciu seksualnym dzieci uczą się lepiej. W ostatniej ankiecie w Playboyu... Jak to? Mam pozwolić, żeby mąż... Nie. To o pozwolenie umowy nie ma. My mamy do czynienia z zaszłością. Chodzi teraz o to, żeby zaszłość zamienić w przeszłość. Ile pani mąż ma lat? 40. To fatalnie. Pierwszy siwy włos, pierwsza fałda tłuszczu, pierwsza niewiara w siebie i potrzeba, narastająca potrzeba sprawdzenia się, potwierdzenia. Czy mąż się pani sprawdza w łóżku? Przepraszam, nie rozumiem. Ach, no, jak pani wie, jestem kobieta pracująca. Pracowałam jako swatka w stołecznej centrali zdrad małżeńskich, kafe Poniżamy Mężczyzn. Łączyć przez centralę w Otwocku. Przegryzłam ten problem. Czego mężczyzna szuka w kobiecie? Potwierdzenia i tylko potwierdzenia. Jeżeli jest gruby, że jest chudy. Jeżeli jest łysy, że jest kędzierzawy. Jeżeli jest głupi, że jest mądry. A przede wszystkim, że jest młody i że wszystko jeszcze może. Widzi pani. I to jest cała tajemnica. Niech pani zrobi zachwyt. No niech pani pokaże, jak się pani zachwyca. Tylko tak, proszę tak, bez słów. Tylko tak, oczy, mimika, gesty, tak no. Ale czym się mam zachwycać? No. Mężem. Krzesłem, no. Nie, to fatalnie. Niech pani spojrzy. Ja biorę od razu trudniejsze ćwiczenie. Zachwycam się Krzysztofem Ibiszem. Nieogolonym, nabotoksowanym. No takim, no, przeszczepie włosów. No, trudne ćwiczenie, co? Mówię pani. A ja się zachwycam i co? Widzi pani. Weźmy inne ćwiczenie. Wyobraźmy sobie galerie handlowe, centrum. Idzie pani z mężem. I pani mąż postanawia kupić 24 kieliszki. Co pani mówi? No, jak to? Mówię, że mamy już kieliszki w domu. Ach, no i właśnie. A co robi tamta pani? Ona się zachwyca jego pomysłem. A przy okazji kupuje sobie duży słomkowy kapelusz z kokardą w grochy. A jemu? Maskotkę do samochodu.
I od razu poczuł się młody, inteligentny, dowcipny. Spełnił możliwości przed sobą. Jak to? To pani ją zna? Nie, skąd? Ja znam zasady. Aha, 182,50.